Nie ma obecnie nic złego czy brzydkiego ani w rzeczowniku międzyczas, ani w połączeniu w międzyczasie, byle go właściwie używać. Międzyczas to czas zawodnika uzyskany na pewnym odcinku trasy wyścigu. Ktoś może zatem osiągnąć całkiem niezłe międzyczasy, czy mieć nieco gorszy międzyczas na kolejnym odcinku. Wyrażenie w międzyczasie oznacza natomiast między jedną czynnością a drugą. Błędem jest stosowanie tego połączenia w znaczeniu tymczasem w tym czasie. Poprawnie powiemy i napiszemy. Najpierw wy umyjecie auto, potem ja je odkurzę, a w międzyczasie ty posprzątasz garaż. To w międzyczasie oznacza sytuację, która ma miejsce pomiędzy wykonaniem dwóch innych czynności. Błędem jest więc twierdzenie: ja poleżę sobie na kanapie, a ty w międzyczasie posprzątasz. Poprawnie: ja poleżę sobie na kanapie, a ty w tym czasie posprzątasz. Film powstał na podstawie ciekawostki językowej ze strony Narodowego Centrum Kultury. Patrona kampanii społeczno-edukacyjnej. Ojczysty, dodaj do ulubionych.